Cześć, tu Tomek z Zielonego Pokoju. Witam Was w naszej następnej dostawie. Dostawie, która jest bardzo różnorodna, dlatego też zachęcam do oglądnięcia wszystkiego, co mamy. Będzie dużo kolekcjonerów, dużo sukulentów, dużo roślin dla początkujących oraz te olbrzymie i te małe. A w ręku trzymam jedną z roślin kolekcjonerskich, Philodendron Bilietę. I ta roślina właśnie będzie do wylosowania w środę o 19:00, jak zwykle. Wśród osób, które zostawią komentarz właśnie pod tą relacją, a że ostatnio był Dzień Ojca, to moje pytanie byłoby takie: która z tych roślin, którą dzisiaj Wam pokażę, byłaby idealnym, perfekcyjnym prezentem na Dzień Ojca? No to przechodzimy do tej długiej, wielorodnej, różnorodnej dostawy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że wszystkie nasze rośliny, które dzisiaj Wam pokażę, są oczywiście w kategorii nowości na naszej stronie zielonypokój.pl. Serdecznie zapraszam. A w ręku trzymam pierwszego sukulenta, piękną, gęstą sansevierę. Jest to sansewiera Moonshine i właśnie ona jest jedną z tych jaśniejszych sansewierii, która właśnie posiada taki miętowy kolor. I aby ta mięta się zachowała, jest to też sansewiera, która lubi dość jasne stanowiska i lubi być dość często podlewana. Czyli ta troszkę odbiega od takich normalnych, zwykłych sansewierii. Pamiętajcie, stanowisko będzie albo wschodnie, bądź zachodnie okno w tym przypadku. No i podlewamy taką sansewierę, jak górna warstwa przeschnie nam około 5 cm. Ona jest na razie włóknie kokosowym, ale jak ją otrzymacie, to warto ją sobie przesadzić właśnie do ziemi dla kaktusów i sukulentów. No i warto również w okresie letnim zasilać ją najlepiej. Będzie tutaj nawóz do kwitnących, żeby jeszcze bardziej ten kolor był uwidoczniony. Jest to roślina, która jest bezpieczna dla zwierząt ze względu na to, że jest dość gruba i nawet żadne zwierzątko nie będzie się za nią brało swoimi ząbkami. My przechodzimy teraz do innych sukulentów. Mamy tutaj takie małe żółwiki. Są to peperomie. Peperonia prostrata. Już sobie wyciągnę. One przychodzą w takich papierowych pudełeczkach. Odłożę na bok. O, właśnie tak ona wygląda. Jak każda peperomia, jak widzicie, na listkach tej peperomii mamy takie jakby małe żółwiczki. Piękna, gęsta sadzonka. Wszystkie są takie gęste i piękne. Peperomie, jak każda roślinka, jest uczulona na wodę. Czyli pamiętajcie, aby podlewać ją tylko od dołu przez podsiąkaniem, wodą przygotowaną octaną. Dużo, dużo jasnego miejsca. Tutaj chodzi właśnie o światło bardziej rozproszone niż na w pełnym słońcu, ponieważ te malutkie listki bardzo szybko nam by się poprzypalały. Poza tym, jeżeli będziecie przesadzali, system korzeniowy takich peperoni jest bardzo drobniutki, tak samo jak u chojki. Dlatego też przesadzając za bardzo nie grzebiemy w korzeniach, bo peperomie też nie lubią, aby korzenie były dotykane. Jeżeli już będziecie przesadzali, to używamy też takiej gleby dla sukulentów, pół na pół z dodatkiem ziemi uniwersalnej i ziemi kokosowej. Piękne, fajne, takie rośliny bardziej zwisające i bardzo, bardzo dekoracyjne ze względu właśnie na wzór na swoich liściach. Bardzo fajne peperomki, już takich większych, wrośniętych rozmiarach. No obok mamy mojego faworyta, to co ja zawsze lubię, jest to peperomia watermelon. Jak widzicie, liści watermelon właśnie mają kształt arbuzów. Te peperomie, bardzo gęste sadzonki, duże, piękne liście. Same liście są już bardzo ozdobne. Rośliny dla początkujących, tak naprawdę, jeżeli chodzi o peperomie. Jedynie co należy pamiętać, to żeby podlewać tylko od dołu przez podsiąkanie. I oczywiście, aby było miejsce dla nich jasne, przejrzyste. I żeby liście takie miały piękny właśnie kolor, przebarwienie, to potrzebują tego dużo, dużo światła i słońca. Stanowisko jasne. No i wszystkie peperomie, z tego co pewnie wiecie, są roślinami, które są bezpieczne dla zwierzątek. No ale to nie koniec peperomii. Mamy tutaj pięknie wyrośnięte rosso. Takie ogromne, fajne, duże sadzony. One charakteryzują się tym, że właśnie dolna blaszka tych peperomii jest w takim kolorze biskupim, bardzo po takim kolorze właśnie burgundowym, natomiast tutaj bardzo chropowata zewnętrzna część blaszki i do tego jeszcze ciemna.
Fajne, duże sadzonki, jeżeli chodzi o rosso. Rośliny bardzo łatwe w uprawie. Taka roślina bardziej kompaktowa. Można by ją sobie postawić gdzieś na stoliku w miejscu jasnym, żeby pięknie nam zdobiła jeden z kątów. Tutaj pokażę Wam od razu przy okazji. Tutaj u peperomi mamy takie kikuty. Patrzcie, jakie to są fajne, gęste sadzony. U peperomi mamy takie kikuty. Tutaj. To jest naprawdę kwiat tej rośliny. Staramy się nie dopuszczać do tego, żeby nasza peperomia kwitła, ponieważ te kwiatki zabierają dość dużo energii z naszych roślin. Dlatego też takie kwiatki najczęściej się usuwa, tym bardziej, że też nie są one w jakiś sposób dekoracyjne, a pozostawia się właśnie te duże, dekoracyjne, wielkie liście. Takie oto duże sadzonki naszych peperomi rosso. Piękne są. Naprawdę ogromne i takie zadziaste. O, tych jeszcze nie mieliśmy. Peperomi. Te są bardziej takie wpadające w ciemny pomarańcz. To jest Quinto peperomia. Podobna jest do peperomii Bubble ze względu na właśnie tutaj rzeźbę swojej blaszki liściowej. Też bardzo łatwa w uprawie, jak wszystkie rośliny. Jeżeli ktoś chce peperomię w kolorze takim właśnie zachodzącego słońca, to właśnie polecam tutaj Quinto tą peperomię. Wszystkie one są fajnie w dużych rozmiarach. Zawsze pamiętajcie, jak dostaniecie peperomię, troszkę trzeba ją poruszać, poszurać, żeby te listki, które miały styczność właśnie z mokrą glebą, aby nam odpadły, a na ich miejsce, jak widzicie, tutaj będą wyrastały nowe, dużo nowych liści. Także jest to roślina bardzo chłonna. O, tutaj mamy kwiatka. Trzeba kwiatki usuwać, żeby nam roślinka ładnie wyglądała. To później poobcinamy te kwiatki, jak przyjrzymy sobie tą roślinę. Tutaj, jeżeli właśnie widzicie, jak dotyka się blaszka liściowa i ogonki z mokrym podłożem, to się dzieje, ale to naprawdę nic nie szkodzi, ponieważ ta roślina w tym czasie już wypuściła, jak widzicie tutaj, dużo nowych odrostów, dużo młodych listków. Także nawet lepiej dla tej roślinki, jeżeli pozbywamy się tych starych liści. Pamiętajcie, liście tak jak włosy. W pewnym momencie po prostu te starsze liście trzeba po prostu obrywać. One czasami też żółkną. Nie dlatego, że coś im dolega, tylko po prostu ze starości. Tak to wygląda. A jak widzicie, za mną jest coś w bardzo ogromnym rozmiarze. Jest to bardzo elegancka roślinka. Jest to sukulent, który lubi dużo światła. Mount Everest Curio. Tak wygląda jeden egzemplarz. Taki. Tak jakby tańczył właśnie gdzieś. Jakiś taniec hawajski. Bardzo fajne, duże sadzonki. Powiem, że bardzo ciężka, to dlatego bardzo ciężka, bo w tych liściach, które tutaj widzicie, mamy bardzo dużo wody. Te rośliny magazynują dużo wody i z tego też względu tej wody za dużo nie potrzebują, jeżeli byśmy je podlewali. Poza tym miejsce na pewno bardzo jasne i musimy nawozić te rośliny, żeby właśnie tak pięknie wyglądały. Duże, gęste, piękne sadzonki, bardzo elegancka roślina do na przykład nowoczesnych wnętrz. Wyglądać będzie pięknie w takiej jeszcze wysokiej donicy. Super rozmiar i do tego w bardzo atrakcyjnej cenie. Tutaj pokażę Wam tego. O. Jak widzicie, niektóre pędy są grubsze, większe, bardziej mięsiste. Z tego też względu, że po prostu były lepiej nadżywiane. Wszystkie rośliny, które tak wyglądają pięknie, dorodnie, to jest właśnie cecha tego, że są dobrze odżywione, czyli mają dużo fajnych składników odżywczych dostarczanych do nich. A, nie dotykamy właśnie tutaj tego kutnera, bo to takie niebiesko-srebrne, to jest właśnie kutner, którym roślinka też pobiera sobie z powietrza troszkę wilgoci. Dawno już u nas nie było pnączy właśnie, które mamy tak pięknie wybarwione liście. Jest to, jak pamiętacie, Epipremnum High Color. To epipremium charakteryzuje się tym, że właśnie liście są jakby pomaziane takim złotym, lemonkowym, pięknym kolorem. Wszystkie epipremna, jak pamiętamy, aby ładnie nam rosły i bezproblemowo, bez jakichkolwiek chorób, musimy pozwolić im bardzo dobrze przeschnąć. Czyli jak roślina całkiem będzie bardzo sucha, wówczas można podlewać ją od góry. Ta ziemia, w której się znajduje, dość nawet im służy, także podlewamy ją raz na 2 tygodnie, gdy już porządnie będzie bardzo suchutka. Wtedy nam pięknie będzie rosło. Pamiętajcie, że wszystkie rośliny kolorowe lepiej tolerują również nawóz do kwitnących. Wtedy właśnie ten kolor na liściach bardziej jest intensywny.
Możecie mieć tą roślinę jako roślinę zwisającą, również możecie jako roślinę pnącą ze względu na to, że tutaj ma takie dzyndzelki. No i to są tak zwane korzenie powietrzne, którymi roślina trzepia się, jeżeli chodzi o podporę. Jak będzie zwisała, to również pięknie będzie wyglądała. Również, jak widzicie, piękne takie dorodne sadzonki w cenach bardzo fajnych, atrakcyjnych, a obok mamy coś srebrnego, co przyjechało do nas. Również teraz. Ostatnio też było na relacji, ale znowu się pojawiło, tylko że w takich rozmiarach już porządnych. Uda mi się wyciągnąć. O! Proszę bardzo, Cebu Blue. Jak mówiłem, dziury charakterystyczne dla tego pnącza tutaj się pojawiają. I jak każde pnącze pięknie wygląda, jeżeli jest tutaj gęsto dużo sadzonek. Dlatego, co warto robić, warto sobie zagęszczać u góry tego typu sadzonki. A jak zrobić takie zagęszczanie? Wystarczy tutaj w międzywęźlu, czyli w tym momencie, odciąć, to wsadzić do wody i tutaj właśnie wyrosną korzenie właściwe. Tak po miesiącu, dwóch, gdy już te korzonki będą, pamiętajcie, zawsze trzymamy nasze sadzonki w słoiku, gdzie jest dostęp do światła. Wówczas te korzonki szybciej będą nam się rozwijały. Jeżeli już będą grube, gęste, fajne korzenie, robimy sobie tutaj dziurkę w naszej doniczce i dosadzamy sobie nową część. Tutaj będzie wtedy pięknie gęsto i również gęsta będzie liściowie całej rośliny. Bardzo łatwo rozmnożyć. Można też sobie odciąć cały taki korzeń i tutaj wszędzie, gdzie są oczka, wszędzie z tych oczek będą wyrastały nowe korzenie. Zobaczcie, jaki piękny mają wybarwiony kolor. Tutaj też widać na tych liściach, jak pięknie wyglądają takie przebarwione i te liście są już coraz większe, jak widzicie, ze swoimi takimi charakterystycznymi dziurami. Na początku oczywiście te liście są takie jasne, lemonkowe, ale z czasem im starsze, tym bardziej robią się niebiesko-srebrne. Cebu Blue, piękna roślinka. I coś jeszcze, co też dawno już u nas nie było, a jest też fajnym hitem, jest to oczywiście Global Green. Również pnącze. Bardzo łatwe w uprawie, nie potrzebuje zbyt dużej wilgoci powietrza. Jeżeli chodzi o przesadzanie, to wszystkie pnącze przesadzamy do ziemi uniwersalnej, rozrobionej z dodatkiem albo perlitu, bądź keramzytu. No i tak jak mówię, podlewamy je sporadycznie. Dopiero jak całkowicie sobie ta ziemia przesnie, wówczas już takie pnącze można podlać. Fajne, gęste, ładnie wybarwione na takie właśnie zielone plamki. Global Green. No, ale jeżeli chodzi o pnącza, mamy też przedstawicieli filodendronów. O, udało mi się. No naprawdę, wszystkie sadzonki są bardzo fajnie zagęszczone. Jak widzicie, bardzo gęste, piękne sadzoneczki. Wszędzie jest dużo młodych odrostów. Filodendrony, w przeciwieństwie do innych pnączy, są roślinami, które rosną w naturze, przyczepione do drzewa, dlatego też ta gleba będzie troszkę inna. Tutaj używamy takiej gleby dla monster i filodendronów, czyli 40% ziemi uniwersalnej, 60% różnego rodzaju rozluźniacze. Warto może już się przesadzić. Jeżeli je otrzymacie, musicie poczekać, aż ziemia przeschnie. Nie bójcie się. Tutaj trzymamy je przez 2 tygodnie, a całkowicie ziemia przesnie, dopiero wówczas możemy je sobie spokojnie przesadzać. Nie męczymy ich od razu po przyjeździe. To są mikansy oczywiście. Chyba nie powiedziałem nazwy. Welertowe, piękne liście. I te roślinki oczywiście, jeżeli chcecie przyczyścić sobie listki, to czyścimy sobie samą ciepłą wodą, delikatną szmatką, żeby tego welwetu na liściach nie poruszyć. Piękne są młode listki, jak widzimy, zawsze są takiego jaśniejszego koloru. Natomiast im listek starszy, tym robi się bardziej ciemny, zielony, welwetowy. Bardzo eleganckie rośliny, jeżeli chodzi o te filodendrony. Jak widzicie, sadzony są ogromne, gęste, dobrze wyrośnięte. Dobrze je tam karmili na pewno, jeżeli chodzi o te filodendrony. Mamy tutaj jeszcze jeden smaczek dla sukulenciarzy. Jak wszystko, popatrzcie się, ale jest to Aloes perforata. Zobaczcie się, jaki jest gęsty. Mamy tutaj oczywiście matecznik oraz dookoła malutkie, piękne aloesiki. Jeżeli chodzi o aloesy, tutaj dużo, dużo słońca, bardzo, bardzo mało wody.
Ziemia będzie oczywiście przepuszczalna dla kaktusów i sukulentów, jak najbardziej parapet oknia wschodniego bądź zachodniego. No i pięknie nam będą rosły. Również można sobie na biureczku posadzić tak w jakiejś osłonce kolorowej, bo super wyglądają w kolorowych osłonkach typu takiej hiszpańskich, włoskich kolorów bądź greckich, takie niebieski blue. Także pięknie to wygląda, nawet ładnie na prezent dla kogoś. Taka malutka, piękna i gęściutka sadzoneczka, jeżeli o to chodzi. No i my sobie tak te rośliny tutaj przykładamy, jak widzicie. Powiem wam, że jest trochę tutaj ciepło dzisiaj. Ja już po prostu jestem cały gorący. No ale cóż, mamy jeszcze trochę roślin, bardzo fajna dostawa, także dlaczego by nie? Jeżeli chodzi o filodendrony, no to postaraliśmy się, aby przyjechały do nas jakieś fajne egzemplarze i oczywiście w atrakcyjnej cenie. Jak może orientujecie się, to jest akurat filodendron Ring of Fire, charakteryzujący się tym, że ma różnorodne kolory na swoich liściach, zaczynając od bieli, różu, czerwieni, pomarańczy. I pamiętajcie, że te wszystkie filodendrony, jak i inne rośliny, które wam dzisiaj pokazuję i o nich cokolwiek opowiadam, to znajdziecie na naszej stronie zielonypokój.pl w kategorii nowości, ale także zachęcam do obserwowania nas na mediach społecznościowych, bo też tam właśnie mamy konkursy, w których możecie otrzymać różnego rodzaju piękne rośliny. Wracając do filodendronów, pamiętajcie, rośliny, które nie lubią mieć mokrych nóżek, czyli zmieniamy im podłoże na podłoże dla monster i filodendronów, tak jak już mówiłem wcześniej. Jest to takie podłoże, gdzie mamy większość rozluźniaczy. Jakiekolwiek w domu macie, takie też stosujemy. Jeżeli chodzi o te rośliny pięknie wybarwione, tak jak Ring of Fire, mamy tutaj ich kilka, 6 egzemplarzy. Proszę bardzo. Doniczka, w której się one znajdują, to jest 15. Rośliny pięknie, duże, wybarwione. Potrzebują dużo słońca do tego, żeby tak były wybarwione. Dużo jasnego, rozproszonego światła dla naszych filodendronów. Wtedy będą pięknie nam się wybarwiały. Podlewamy bardzo sporadycznie, żeby je nie przelać. No i oczywiście nawozimy. W okresie letnim nawozimy co drugie nawożanie. Najlepiej połową minimalnej dawki zalecanej przez producenta. Piękne filodendrony Ring of Fire. Także polecam. Jak widzicie, cena jest jeszcze piękniejsza niż te rośliny. Obok mamy coś, co jest bardzo kolekcjonerską rośliną. Amydrium silver, tak się ta roślinka nazywa. Jest to pnącze z monsterowatych. Zresztą sam liść wskazuje na to, że to jest coś z kuzynostwa monsterowatych. Ale lubi, gdy gleba tej roślinki będzie dość taka wilgotna. Czyli podlewamy je regularnie raz w tygodniu niewielką ilością wody. Lubią miejsce jasne, ale rozproszone. Czyli w tym przypadku będziemy trzymać je za firanką, na przykład okna wschodniego bądź zachodniego. No i właśnie liście właściwe mają już coraz bardziej dziury, tak zwane perforacje się na nich pojawiają. Roślina, która jest bezproblemowa, pod warunkiem, że będziemy zachowywać kilka zasad związanych z tym, że woda musi być przygotowana i odstana. Oczywiście zmieniamy tutaj glebę również na rozluźnioną, no i staramy się nie przelać, czyli podlewamy małymi ilościami wody, ale przynajmniej raz w tygodniu. Mamy tutaj tych sadzonek, jak widzicie, tutaj wychodzą nowe listki. Kilka mamy tych sadzoneczek, jeżeli o nie chodzi. Niektóre już mają dziurki, inne dopiero te dziurki będą tworzyły. Naprawdę piękne, fajne roślinki. Bardzo, bardzo rzadko spotykane. Super roślina, jest to pnącze, oczywiście. Obok nasza wygrana w naszym nowym konkursie. Proszę bardzo, tutaj mamy charakterystyczne, takie sztywne, twarde łodygi. One są na takich sztywnych łodygach, podłużne, lancetowate liście. Dość fajne, gęste sadzonki, także wszystkim również polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie posiada tego filodendrona. Rośnie bezproblemowo, dość wolno, także można go sobie położyć również na jakimś kredensie, w miejscu takim bardziej cienistym, ponieważ liście są zielone, czyli tutaj nie ma żadnej wariegacji, a więc to słońce nie jest aż tak bardzo konieczne, ale za to ogonki, widzicie, mamy taki jasny, spalony pomarańcz, bym tak powiedział, chociaż ja się nie znam za bardzo na kolorach. Korzenie, może mi się uda pokazać wam korzenie.
tej rośliny. Zawsze jak wyciągacie, trzeba troszkę pomętolić tą doniczkę. O, widzicie, piękne, zdrowe korzonki białe. Można by już było ją sobie pokusić się o przesadzenie. Także jeżeli dostaniecie, to tylko co robimy? Czepiemy, czepiemy, aby wyleciała ta gleba z nich. No i staramy się za bardzo nie naruszać korzeni, jeżeli chodzi o filodendrony. Piękne rośliny. No to teraz właśnie sobie z powrotem tam. Zaraz pójdzie pod lampę, ponieważ one po podróży muszą troszkę odpocząć i troszkę się też najeść. No oprócz tego mamy również inne piękne egzemplarze. Mamy tutaj trzy rodzaje. O, jaki mi się dobry wypadł. Może będę coś innego. O, ale fajne gęsty. Imperial Green. Taka gęsta sadzonka mi się wzięła. Fajna roślina, która jest rośliną taką kompaktową. Dorasta do 80 cm wysokości. Te zielone liście zawsze warto przeczyszczać olejkiem nim. Pamiętacie, filodendrony nie lubią mieć zakurzonych liści. Czyli tutaj staramy się, aby te liście nie były zakurzone. Oprócz tej pięknej sadzonki, która mi się tak wzięła, mamy tutaj również Imperial Red w tym przypadku, charakteryzujący się takimi ciemnymi liśćmi. Jeżeli również kompaktowa roślina, ciemne liście, jeżeli chodzi o Imperial Red. No i jeszcze to, co jest moim faworytem, piękne liściory. One się zawsze tak zakleszczają jedno o drugi. O, proszę bardzo. Tutaj jak widzimy, będziemy mieli dwa, to nie są niestety liście, tylko to są kwiatki. Pamiętacie, kwiatki u filodendronów, takie kolby, należy również obcinać jak najszybciej. My te kwiatki, jak będziemy sobie kleić paszporty do nich, wszystkie pousuwamy, aby nie szkodziło to liściom, jeżeli chodzi o filodendrony. Przynajmniej 60 cm wysokości te liście już mają. Super fajne, takie sprężyste listki. No i piękne kolekcje filodendronów. Łatwe rośliny, pamiętajcie, są to rośliny dla osób początkujących. Czyli jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę, czy to jest kolekcjonerski filodendron Monstera, czy jest takie piękne, wybarwione o różnych kolorach, no to polecam. Mało wody, jeszcze mniej światła i pięknie będą Wam rosły. No to teraz trochę takich większych roślin będzie, ale to nie znaczy, że już zbliżamy się do końca. Chyba jesteśmy w połowie. Mam tutaj ogromnego, rozrośniętego, wielkiego roślinę, która bardzo, bardzo wolno rośnie. Jest to roślina tropikalna, cykas. Cykas, który warto w okresie letnim, bo uwielbia bardzo dużo słońca, trzymać sobie na dworze, ale pod warunkiem, że będziecie oczywiście go powoli na ten dwór wystawiali. Czyli pierwszy dzień wystawiamy go na 20 minut na słońce, drugi dzień wystawiamy na 40 minut, tak powoli, powoli. A przy okazji na naszym kanale jest taki filmik, gdzie opowiadam o tym, jak warto hartować swoje rośliny, zanim je wystawimy na takie słońce, na dwór. Bo troszkę inaczej wtedy podchodzimy do tych roślin. Zarówno z podlewaniem tych roślin, jak i z wystawami na słońce. Te cykasy fajnie w lecie u nas sprawdzają się na dworze, natomiast w okresie zimowym warto je schować do środka. Zimują sobie fajnie w okresie w ogrodzie, na przykład zimowym. W lecie podlewamy je dość często, raz w tygodniu. Nie brakuje im wody, natomiast zimie ograniczamy podlewanie. Roślina mało problemowa, ale trzeba ją zasilać nawozem z minerałami, ponieważ brak jakichkolwiek minerałów powoduje to, że liście zaczynają nam żółknąć. Czyli musimy mu dużo, dużo tego jedzenia również dostarczać. Piękna roślina. W ciągu roku chyba wypuszcza tylko dwa liście, także wyobraźcie sobie, jaka stara jest ta. Jak widzicie, jest to taka typowa palma, którą możecie sobie znaleźć na wyspach na przykład kanaryjskich. Cykasik, ale w takiej postaci już ogromnej. Duży cykas. No obok mamy następną dużą, piękną roślinkę. Ładnie tutaj nawet ją zapletli. Pachira wodna. Jak widzicie, tak ona to wygląda. Może ją położę? O. Roślina, która jest sukulentna, ale oprócz tego, że jest sukulentna, ma piękny kształt pięciolistnych liści. Warto ją sobie zraszać, można nawet zrobić jej prysznic w okresie letnim. Można wystawić sobie ją również na dwór, ale w bardziej miejsce zacienione, ponieważ te cienkie listki by nam się na pewno niestety spaliły, jeżeli chodzi o takie parzące letnie słońce. Piękna roślina, wygląda jak takie drzewko.
Podlewam ją oczywiście raz na 2 tygodnie, ponieważ ona tutaj w tych swoich pędach trzyma dość dużo wody, dlatego też oszczędnie z podlewaniem, ale przy tym pamiętajcie, że należy taką pachirkę wodną sobie zasilać. Można ją sobie wieczorem, jak będzie stała gdzieś na balkonie, jak się już ładnie zaklimatyzuje, można ją sobie zraszać również. Pachira wodna. A pamiętacie, jakie macie rośliny na dworze? Wtedy co ja robię z tymi roślinkami? Podlewam je raz w miesiącu mospilanem, ponieważ wiadomo, na dworze jest dużo różnych robaczków i żeby przeciwdziałać jakimkolwiek szkodnikom, warto taki mospilan zastosować. Jest taki środek, który krąży w roślinie, jak taki antybiotyk. Jeżeli coś ciach ugryzie nam roślinkę, to niestety od razu zdechnie, ponieważ ta roślina ma w sobie ten mospilan, czyli tą broń przeciwko tym wszystkim pasożytom. Szczególnie na dworze musicie uważać, obserwować, patrzeć pod listki, czy nic tam się nie znajduje, jak sobie rano idziecie na taras, na ogród i pijecie poranną kawkę. A my tutaj mamy spatyfyllum, czyli skrzydłokwiat, który jeden z niewielu, który pachnie. Liście pachną przepięknie, jest to diamond, prawdziwy diamond, diament wśród skrzydłokwiatów. Jak widzicie, wybarwienie tej rośliny. Dużo gęstych, nie wiem ile to jest tych sadzonek, nawet by mi się nie chciało chyba liczyć. Skrzydłokwiaty, jedna z roślin, która jest oceniana przez NASA na bardzo wysoki poziom, ze względu na to, że oczyszcza powietrze, łapie wszystkie zanieczyszczenia, produkuje również tlen, a poza tym jeszcze zjada pleśń, takie małe cząstki pleśni. Ten poza tym, że gdyby nie miał już tych kwiatów, to jest pięknie ozdobny ze swoich liści. Liście są pięknie wybarwione. Będzie w miejscu bardziej jasnym. Podlewać lubi dużo wody. Co drugi dzień w okresie zimowym należy, w okresie letnim, przepraszam, należy go podlewać. Liście, jeżeli macie czas, warto sobie również przetrzeć, żeby pięknie błyszczały. Jest trochę tego przecierania, by tutaj było, ale warto. Jeżeli chodzi o wymianę podłoża, to dajemy mu doniczki dość duże, ponieważ on lubi dość sporo tej ziemi. I tutaj będzie ziemia uniwersalna z dodatkiem troszkę perlitu bądź chipsów kokosowych. Nie grzebiemy za bardzo w korzeniach. Wszystkie skrzydłokwiaty mają taką zasadę, że jak chcą pić, no to liście będą opadały do dołu. Dajemy im dość sporo się napić i na drugi dzień już pięknie takie skrzydłokwiaty z powrotem będą nam rosły. Piękne, gęste, takie solidne sadzony, jeżeli chodzi o te skrzydłokwiaty. Skrzydłokwiat Diamond. Ponoć 1,20 m mają te nowe zamiokulkasy, ale moim zdaniem z 1,50 m będzie na pewno. Fajne, gęste, grube. O. No i ogromne, wielkie sadzony. Jeżeli ktoś chce już mieć takiego zamiokulkasa, zamifolia z prawdziwego zdarzenia, no to zapraszam na stronę zielonypokój.pl, kategorii nowości. No i takie dryblaski można sobie tam upolować. Mamy tylko kilka tych sadzonek, także warto. Aby on dalej wyglądał tak, jak wygląda, no to wystarczy po prostu dać mu raz w miesiącu pić. No i tyle. Może być w miejscu bardzo cienistym, może być w miejscu jasnym. Im jaśniej, tym szybciej będzie rósł, ale w cieniu też sobie super daje radę. Pamiętajcie, są to rośliny nie do zdarcia, nie do zabicia, chociaż znam przypadek, w którym nawet takiego zamiokulkasa można by było ukatrupić, a to tylko tym, że za dużo się podlewa, na przykład raz w tygodniu. No i niestety, pamiętajcie, im rzadziej, tym piękniej i tym ładniej będziecie się cieszyli takimi wielkimi okazami. No liście są ogromne. Tutaj liście jeszcze takich wielkich liści u zamiokulkasów, zamifolia, nie widziałem. No liście ma niesamowicie wielkie. Naprawdę. Także polecam, jeżeli ktoś szuka fajną, gęstą i elegancką roślinę, no to proszę sobie zobaczyć, jak pięknie te liście liśnią u naszego wspaniałego zamiokulkasa. Poza tym przybrał je swoje afrykańskie barwy, czyli takie czarne plamy. To są cechy charakterystyczne, jeżeli chodzi o zamiokulkaski. A nad Nilem, w Egipcie, jeżeli ktoś tam sobie pojedzie, to może spotkać na pewno strelicję Nicolai, jedna z bardziej popularnych strelicji, znowu eleganckich roślin naszych salonów roku 2023. Rośnie do dużych rozmiarów, nawet 3 metrów wysokości, a poza tym rośnie bardzo, bardzo szybko. W ciągu miesiąca 3-4 liście nawet może wypuścić. Tutaj mamy
trzy sadzonki w tej jednej doniczce. Także podlewamy dużą ilością wody. Za każdym razem dajemy jej dużo również zjeść. No i te liście staramy się przycierać, bo ona jest uczulona na kurz. Także strelicja, nikolaj, no i bardzo dużo słońca potrzebuje. Im więcej słońca, tym piękniej będzie nam gęściej rosła, tym bardziej, że tutaj mamy aż trzy sadzonki. Każda ma po trzy sadzonki. Tutaj widzimy, wychodzą nowe, piękne, młode liście. Łuki-duki. Przyjechały znowu, bo po prostu w ciągu jednego dnia nie było. A tym razem przyjechały jeszcze bardziej gęstsze. Zebriny, alokazje zebriny. Jedyne, co powiem o tych roślinach, to to, że najbardziej żarłoczne rośliny, mimo że wyglądają na bardzo smukłe i szczuplutkie, to lubią bardzo dużo zjeść. Czyli jeżeli ktoś nie chce, aby alokazja zrzucała mu liści, no to musi za każdym razem ją porządnie nakarmić. Jeżeli chodzi o podłoże, to dość wilgotne, czyli podlewamy regularnie dwa razy w tygodniu z ilością nawozu za każdym razem. Pamiętajcie, aby nie stawiać je przy otwartych oknach, ponieważ są lubiane bardzo przez przędziorki na przykład. Także tutaj staramy się trzymać z dala od również powiewów zimnego powietrza, bo też na to są uczulone. One dzisiaj przyjechały i troszkę te liście jeszcze są takie w dół, niektóre idą, ale jutro już będą pięknie stały sztorcem do góry. Tutaj jeszcze zobaczcie, akurat też Wam pokażę, tutaj wychodzi nowy liść. Najczęściej, jeżeli nie dajecie alokazji jeść, to na rzecz takich nowych, pięknych liści zawsze zjadane są te najstarsze liście. Tutaj te najstarsze liście, najmniejsze, jak widzimy, nie są zjadane, ze względu na to, że pewnie te wszystkie alokazje, wszystkie są takie fajne, gęste. Może wyciągnę od razu. To jest druga. Ta ma aż dwa nowe przyrosty. I tutaj jeszcze mamy tą. Ta również jutro już pewnie pięknie powstanie, też ma tutaj nowe przyrosty. Jak widzicie, wszystkie mają po trzy sadzonki, dlatego takie są fajne, gęste. Pamiętajcie, że rośliny są gęste nie dlatego, że mają jakieś nowe geny, tylko dlatego, że ogrodnicy zawsze wkładają kilka tych sadzonek tutaj, żeby to było piękne i gęście wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o Ficusa lyrata, dębolistnego, wystarczy pewnie jeden pęd i sam jeden pęd stanowi już piękny tutaj przykład. Rośliny ma tak duże te liście, jeżeli chodzi o lyratę, proszę zobaczyć, jak takie dębne, listne liście. Każdy fikus nie lubi przedstawiany, czyli jak sobie już kupicie taki fikus, te mają chyba 80 cm, do niczce 17. Jak kupicie sobie taki fikus, zostawiacie go w jasnym miejscu i on tam będzie już sobie stał. One tutaj mają podpory bambusowe, ponieważ te łodygi są jeszcze dość gęstkie, ponieważ są młodziutkie. Z czasem one zrobią się bardziej zdrewniałe, będą bardziej sztywne, ale taka podpora nawet jest mało widoczna. Roślina bardzo elegancka. Poza tym, że jest elegancka, jest bardzo łatwa w uprawie. Rzadko podlewamy, czyli podlewamy, jak tutaj nam wierzchnia warstwa podłoża przesknie, około 5 cm. Warto przecierać te listki kurzem, bo jeżeli będą brudne, no to fikus się na nas obrazi i postanowi zrzucić te liście, a nie chcemy, aby takie piękne liście zostały zrzucone przez naszego fikusika. Jeżeli chodzi o wielgasy, ostatnim takim wielgasem, który do nas przyjechał, to jest właśnie 1,20 m, Epipremnum Mostock. Epipremna wszystkie są łatwe, czy te duże, tak jak tutaj mamy, czy te malutkie. Jedynie co, musimy im dać porządnie przeschnąć. Jak nasze epipremnum przesnie, dopiero wówczas podlewamy. Pamiętajcie, zasilamy, bo to są duże, ogromne liście. Tutaj widzimy, mamy nowe odrosty również, nam tutaj rosną. Jeśli chodzi o epipremnum, miejsce jasne, ale w cienistym również sobie fajnie daje radę, tylko że wtedy koloryt liści będzie troszkę bardziej szedł w zieleń niż ten właśnie piękną żółć. Poza tym, jeżeli będziecie chcieli przesadzić, to przesadzamy sobie do doniczki o rozmiar większy. One lubią bardziej ciasno, czyli im mniej ziemi, tym lepiej. Wtedy też ryzyko przelania takiej rośliny jest mniejsze. Poza tym przebarwienia są przepiękne. Proszę zobaczyć, jakie piękne złociste liście. No i dookoła roślinka jest naprawdę bardzo gęsta, fajnie zachowana. Czyli to jest taki mebel, który zazieleni Wam jakiś tam kąt, bardziej cienisty, bądź bardziej jasny również. Także polecam Epipremnum Mostock na paliku 120 cm.
Jeszcze tam jesteście? A, no to super, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze troszkę i zaraz kończymy. Tutaj jeszcze mamy taki przykład mniejszych zamykurkasów. Te są donice 14 i mają 50 cm wysokości, ale już fajne, mają te nowodrosty, też takie dość duże. Te trzy właśnie nowe, wysokie, to są nowodrosty. Także jeżeli ktoś nie ma miejsca na takiego wielkiego, no to polecam również takiego małego. Pamiętajcie, że zamykurkasy są super, jeżeli jedziecie na urlop, bo wówczas również nie trzeba je podlewać. No i oczyszczają powietrze. Także mamy tutaj również dla Was troszkę tych zamykurkasów. O, tutaj Elu, pokażesz? Popatrzcie się, jak fajnie wychodzą młode liście tutaj, widzicie? Tutaj wszędzie to są młode odrosty. Pamiętajcie, jeżeli zamykurkasy będą miały bardzo ciasne doniczki, to dużo tych młodych odrostów będzie wychodziło. Także im ciaśniej, tym lepiej, jeżeli chodzi o te rośliny. Szybko się sprzedało, no to znowu przyjechało w ciągu tygodnia. Lato jest, może dlatego tak popularne są, bardzo pięknie wybarwione Diefenbachie. Te są akurat summer style. Piękne, bardzo srebrzyste, jaśniste. Podlewamy regularnie. Regularność podlewania takiej kolokacji jest bardzo istotna, czyli podlewamy zawsze, powiedzmy, w środę. W środę takie Diefenbachie. Miejsce będzie na pewno rozproszonym światłem, czyli za firanką wschodniego, zachodniego okna jak najbardziej. Poza tym jedyne co, jest to piękna roślina, ale niestety musicie uważać, ponieważ jest dość trującą roślinką. Także nie zjadamy, nie dajemy się dzieciom bawić, taki Diefenbachi. Piękna, tutaj widzicie wszystkie nasze okazy, są pięknie wybarwione, bez jakichkolwiek plam, przebarwień. Wszystkie roślinki, wszystkie Diefenbachie wyglądają przepięknie i wspaniale. Pewnie widzieliście przed chwilą tutaj, w tej wnęce, która jest teraz pusta, te piękności były. Najczęściej, jeżeli chodzi o Calathea, tutaj mamy Beauty Star, możemy spotkać w takich malutkich szósteczkach, bo rzadko się spotyka duże rozmiary. Nam się udało zdobyć dużą rozmiar Calathei Beauty Star. Charakteryzuje się tym, że na liściach są takie różowe mazie. Jak każda Calathea, młode liście wypuszcza poprzez takie rurki. Poza tym lubi dużo pić. Dwa razy w tygodniu na pewno podlewamy. Nawozimy. Ziemia będzie bardziej do wilgotnych roślin, wilgociolubnych. Czyli tutaj mieszamy sobie ziemię uniwersalną z ziemią torfową. Dodajemy chipsów kokosowych i pięknie nam będą rosły takie Calathee. I one lubią dość duże doniczki. A z tego co widzę, tutaj widzicie również i Wy, takie Calathee już warto byłoby sobie przesadzić. Ta jest rośliną dość bardziej kompaktową. Bardziej kompaktowa, czyli pięknie by wyglądała na pewno na jakimś kredensie. Miejsce nie musi być jasne, takie cieniste miejsca też będzie dobrze się czuła. No i pięknie ten róż przebija się na kolorze tych liści. Jak widzicie, wszystkie sadzonki są fajnie zagęszczone. Calathea Beauty Star, jedyna w naszej dostawie, ale nietypowa i przepiękna. Za to mamy kilka dla Was ofert, jeżeli chodzi o aglaonemy. Bo tutaj już widzę, że jakiś stary liść. O, tej aglaonemy. Ta jest Lemon Lime. Tutaj charakteryzuje się właśnie tym, że ma taki lemonkowy poświt, jeżeli chodzi o nerw na blaszce liściowej. Oraz białe łodygi. Tutaj mamy już malutkie babyczki wychodzą. Aglaonemy właśnie charakteryzują się tym, że mają dużo tych malutkich babyczków dookoła, czyli po pewnym momencie z takiej jednej aglaonemy fajnie się ona zagęszcza. Tutaj widzimy drugiego, tutaj widzimy trzeciego, a tu czwartego. Czyli piękne, fajne sadzonki. Regularność podlewania raz na 10 dni wystarczy. Jest to bardzo łatwa roślinka pod warunkiem właśnie, że nie przelejemy, czyli raz na 10 dni jak najbardziej, jeżeli chodzi o aglaonemy. Roślina, która fajnie oczyszcza powietrze, ale niestety nie jest skazana dla osób, które posiadają zwierzątka, ponieważ też może spowodować biegunkę u naszych pupili oraz małych dzieci. Poza tym jest tak jak i Diefenbachia, charakteryzuje się tym, że ma pięknie wybarwione liście. Jest bardzo, bardzo łatwa w uprawie. Tutaj nic się nie może zdarzyć. Co najważniejsze, również pasożyty za bardzo nie przypadają za aglaonemami. Także tutaj chodzi o te rośliny, to za bardzo się nie napracujemy. Ale jeżeli ktoś chciałby taką aglaonemę z bardziej takim różem, no to mamy dla Was kretę. Widzicie piękne różowe małodygi. Poza tym tutaj, jeżeli chodzi o blaszkę liściową, to też taki czerwień dookoła blaszki liściowej. Znowu roślinka łatwa i jak znowu tak sobie patrzę, to strasznie dużo babyków one mają. Popatrzcie się, jeden, drugi, trzeci, czwarty.
Wow, piąty, szósty, pięknie gęste, ugęszczone sadzonki. Przesadzić zawsze aglonemy, warto sobie do ziemi uniwersalnym dodatkiem rozluźniacza. Może być kora pniowa, kramzyt, jakikolwiek rozluźniacz macie w domu, ale więcej będzie tej ziemi uniwersalnej niż tego rozluźniacza. No i pamiętajcie, podlewamy je raz na 10 dni, a i warto takie listki przetrzeć olejkiem nim. A jak się tworzy roztwór i jak się traktuje rośliny roztworem z olejku nim, również znajdziecie sobie na naszym kanale. A oprócz tego te wszystkie glonemy, jak i inne rośliny, które Wam tu pokazuję, znajdziecie na naszej stronie zielonypok.pl kategorii nowości. Nie zostało, czekajcie, jeszcze mam jedną glonemę, jeżeli ktoś chciałby. Proszę bardzo, mamy takiego jeszcze elegancika tutaj. White Lime akurat. Te znane były pod nazwą Madagaskar. Te charakteryzują się takim długim, zaczubionymi łodygami, właśnie takimi białymi i u góry lacentowato do góry idące liście, czyli tak wygląda pióropusz tej aglaonemy. Przepiękna, tak jak i każda inna, bardzo łatwa w uprawie. Dorastają one nawet do 60 cm wysokości, także warto zobaczyć, szczególnie osoby, które zaczynają swoją przygodę z roślinami, coś tak właśnie pięknego, majestatycznego, no i przy tym bardzo łatwego w uprawie. Super mają łodygi te aglonemy. Obiecuję, że za chwilę będzie ostatni pokaz roślinkowy, ale będzie dużo kolorów. No, to już ostatnie, ale nie znaczy, że najgorsze. Wprost przeciwnie. Streptocarpus. Skrętnik inaczej, czyli cordu bleu. A dlaczego tak się nazywa? Jest to oczywiście skrętnik z rodziny skrętnikowatych. I jak tutaj widzicie, on przed chwilą kwitł, ale jeszcze będzie kwitł. Kwitnie na takie niebieskie kwiatuszki, które wychodzą właśnie z skrętnika. Skrętniki te akurat w okresie letnim możecie trzymać sobie na stoliczku w ogródku. Pamiętajcie o tym, aby na dworze te rośliny podlewać nawet codziennie, jeżeli są upały, ale on nie lubi słońca, czyli miejsce takie bardziej zacienione. W zimie będzie kwitł. Kwitnie w zimie na niebieski właśnie taki kolor. Także polecam wszystkim, jeżeli ktoś lubi kwitnące rośliny, to na pewno ten skrętnik będzie strzałem w dziesiątkę. Pamiętajcie, że te rośliny kwitnące podlewamy zawsze nawozem do roślin kwitnących, żeby im zapewnić dużo potasu. To wówczas takie nasze skrętniczki pięknie będą dalej nam kwitły. A jeżeli mówimy o kwitnących roślinach, to tutaj widzicie festiwal kolorów. Mamy tutaj sempolię, czyli zwaną również fiołkiem, w różnych kolorach. Wszystkie kolory znajdziecie na naszej stronie zielonypokój.pl. No i jeżeli chodzi o fiołki, sempolię, to jest crème de la crème. Jak widzicie, tutaj jest dużo właśnie jeszcze malutkich, nierozwiniętych kwiatuszków, to ona będzie ciągle kwitła. Jedyne co, pamiętamy, że zawsze podlewamy od dołu przez podsiąkanie, tak samo jak będziemy podlewali peperomię, nigdy z góry, ponieważ liście są bardzo uczulone na wodę i zaczną nam ogonki tam gnić i odpadać. Niektórzy są tak zdolni, że z takiego jednego listka mogą wyhodować sobie sempolię. Także jeden listek wystarczy do tego, aby taka sempolia rosła. Kwitną nawet cały rok, non-stop. Często spotyka się właśnie w miejscach takich bardziej wilgotnych, czyli na przykład kuchni można spotkać takie piękne, albo na stoliczku kawiarnianym można również spotkać te sempolie. Także wszystkim polecam pięknie kwitnące w różnych kolorach, które są dostępne, tak jak wspomniałem, na naszej stronie. A jeżeli ktoś bardzo lubi rośliny, które są ozdobne z liści, no to mamy tutaj fajnie już w takich dużych rozmiarach, bardzo gęste sadzonki, to są niedośpiany. Mamy niedośpiany różowe, mamy niedośpiany białe, no i mamy jeszcze niedośpiany fioletowe? Bordowe. Bordowe, a, bordowe. Fajne, gęste, duże sadzonki. Niedośpiany lubią, tak jak fitonie, dużo, dużo wody, czyli nawet 3 razy w tygodniu, co drugi dzień staramy się je podlewać. Tak, żeby ta gleba ciągle była właśnie wilgotna. Miejsce będzie jasne, rozproszone. Można w takiej łazience takiej z oknem trzymać sobie taki niedośpian. On tam będzie się fajnie też czuł, bo lubi dość dużo wilgoci. Także polecam wszystkim rośliny, które są kolorowe z liści. No nie muszę wspominać o tym, że jak widzicie zresztą na naszym ekranie, cena tych roślin jest naprawdę bardzo, bardzo kusząca. Moja ulubiona, jedna z ulubionych, no bo wiecie, że ja lubię akurat Placicerum bifurcatum, ale jeżeli chodzi o paprocie, no to ta humatka jest po prostu zabójcza.
Pomogła mi się wyleczyć ze strachu przed pająkami. O, to dlatego. Kłącza, oczywiście tej paproci charakteryzują się tym, że są bardzo owłosione i wyglądają, niektórzy mówią, jak nogi pająka, tego tarantuli, co wszyscy się jej boimy. A tak naprawdę w rzeczywistości tarantule są bardzo przyjaznymi zwierzątkami i użytecznymi. Taka paprotka również jest takim przyjaznym, użytecznym zwierzątkiem, ponieważ jest paprotką. A paprotki, moi drodzy, jonizują powietrze, są super idealnymi roślinkami dla alergików, oczyszczają to powietrze i są nazwane super roślinami. Te oprócz tego, że robią to, co wszystkie paprotki, to jeszcze po prostu wyglądają na coś niebywałego i nietypowego. I teraz taka paprotka, jak będzie Wam pięknie rosła, no to musi być po pierwsze bardzo dobrze podlewana, czyli regularność podlewania jest bardzo istotna. Po drugie, jeżeli chodzi o ciekawostki, to pamiętajcie, że paprocie są jedynymi roślinami, które nie kwitną niestety, ale mają coś fajnego, charakterystycznego, mają takie małe ślimaczki. Te małe ślimaczki to są zaczątki właśnie nowych liści. Jak widzicie, te zaczątki nowych liści wychodzą tutaj z tych kłączy, czyli po pewnym momencie te kłącza zarosną właśnie liśćmi i stworzy się taka jeszcze większa, bujna, piękna roślina. Dlatego warto ją sobie przesadzić do większej doniczki. Nie grzebiemy w korzeniach paproci, ponieważ one są bardzo delikatne. Bardzo długo czasu potrzeba, żeby taki korzeń się rozwinął. Tego tylko dosypujemy gleby dla paproci. Jest to taka gleba dość kwaśna. No i tyle. Najlepiej ziemia taka, nawet ja trzymam w terakocie. Terakocie też fajnie rośnie. Taka paprotka. I później ta terakota, jak zostanie przez te kłącza owłosione, zarośnięta, wygląda to cudnie bosko. Polecam wszystkim. Dawno już tych nie było. Bardzo się cieszę, że te kłącza są takie wielkie u tych paproci. Na to liczyłem. Dobra, pokażę Wam jeszcze jedną, bo to jest po prostu... Nie bójcie się, to nie gryzie. A okidoki, spoko. No to jeszcze mamy tutaj przykład pięknej hamedory. Jest to palma, jeżeli ktoś lubi palmy, to jedna z łatwiejszych w uprawie w domu. Rzadko cokolwiek z nią się dzieje. Hamedora, czyli palma koralowa. Cudo z Meksyku, meksykańska piękność. Mamy już w takim fajnym tutaj rozmiarze. Teraz dużo słońca, dużo ciepła. Zraszamy sobie taką palmę przynajmniej raz w tygodniu. Konkretnie bierzemy sobie zraszacz i wszystko tutaj lejemy, żeby z niej ciekło, bo ona lubi być tak zraszana właśnie. Także dużo tutaj mamy odrostów, także polecam wszystkim hamedory. Bardzo łatwe, nie, na pewno się nie zawiedzicie, jeżeli chodzi o palmy. To jest taka, którą warto sobie kupić. Mam nadzieję, że wszystkie żeśmy rośliny pokazali. Dzięki Wam, żeście wytrzymali aż tak długo z nami. Było nam bardzo miło. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę zielonypokój.pl oraz do sklepu Oława Sportowa 4, lokal 15. Także tutaj również zapraszamy Was wszystkich. Wszystkim życzę miłego, udanego weekendu, no i do zobaczenia w następnej dostawie. Na razie, pa!